Siemanko, z tej strony Simbi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 20 na moim kanale. Odcinek nagrywany 22 listopada, około godziny 13.15, czyli w planowanym dniu premiery. No i na początek, póki jeszcze być może nie wszyscy wyszli i wszyscy słyszą, poinformuję, że zawieszam tę serię. Także to będzie ostatni odcinek przed przerwą, nie wiem jak długą, nie wiem do kiedy, aczkolwiek dzisiaj właśnie jest premiera Farminga 22, którą już sobie właśnie instaluję. No i właśnie póki co serię z Farminga 20 zawieszam. Nie wiem, czy tą informację właśnie w tytule zawrę, więc wolę powiedzieć na początku odcinka, żeby ktoś, kto jest zainteresowany i mam nadzieję ogląda, słyszał, prawda? Dobra, w dzisiejszym odcinku się zajmiemy na pewno tutaj kontynuacją zbioru trawy. Bo ujeżdżałem sobie konie, już się widzę, że zaczyna ściemniać. Pojeżdżałem sobie konie przed odcinkiem, przed nagrywaniem tego odcinka. A po. Kameruje się, doskonale. A po poprzednim, czyli między poprzednim a tym odcinkiem, sobie ujeździłem konie. I dzisiaj, właśnie po 8 dniach gram, bo ostatnio grałem w niedzielę 8 dni temu. A teraz gram w poniedziałek, w dniu planowanej premiery. No i było ciemno, się zastanawiałem, czy już minął ten dzień, który tam mam do jeżdżenia koni, czy dopiero wstaje dzień, prawda? Jest początek i się robi coraz jaśniej, czy się robi coraz ciemniej, nie wiedziałem. Dobra, zbierzemy sobie tą beleczkę, tutaj jako, że jesteśmy. Także generalnie na mapie Ravensburg, tak, Ravensburg. Bo zawsze mylę z Ravenport, z podstawową. Na Ravensburg zakończyliśmy sobie grę właśnie wczoraj. No i dzisiaj właśnie 22 listopada, premiera Farminga 22. Także po południu sobie planuję live'ika właśnie pykać. No i być może pojawią się jakieś odcinki, aczkolwiek póki co planuję raczej live'y, więc zapraszam, jeśli ktoś jest zainteresowany. No i co tam jeszcze? Ale pięknie cofnąłem. Proszę bardzo. Dobra, załadujemy tą. A i tam jeszcze tamtego można puścić. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. Ściągnięcie odblokowane. Ach, kultywator. Elegancko. Dobra. Wrócimy sobie na tą stronę, postawię, bo chyba na razie tego sprzedawał nie będę. No i czym tam się chciałem jeszcze dzisiaj zająć? Myślę, że skoczymy sobie jeszcze ze świniami. Przydamy sobie jeden kursik. Na pewno coś tam zbierzemy. W ogóle świnie 93. Jeszcze trochę krowy jak tam, siana im się dowiezie, a u koni widzę, że jest elegancko. Ostatnio dosypywaliśmy, także fajnie, wszystkie są ujeżdżone. Super, dobra, tego na razie zostawimy. Ściemnie się znowu widzę. W sumie to ja już mogę, albo nie, następnego dnia sobie zatrzymam po przewinięciu noski. Teraz niech tu sobie pracują. Tutaj mamy JCB-ka, ale na razie odstawimy tą przyczepę samozbierającą. Popracujemy sobie w bele, to siano. Nie chcę tego. Kurde, jak daleko łapię, albo to już tu jest, no dobra. I co by wam tam jeszcze powiedzieć? No bo nie ponad 100 godzin. To jakoś 40 czy 60, nie pamiętam już dokładnie ile. Miałem na mapie Ravensburg. prawie 4100 w farmingu 19. No i od dziś właśnie sobie zaczynamy grać w farminga 22. Także fajnie. Jestem podjarany, już sobie właśnie instaluję od rana. Koni mi się tam teleportują. Dobra, czy to jest ta przyczepa do zbierania kostek? Gdzie ona jest? Ona jest z fendem chyba tam u koni. No dobra. To w takim razie... Dobra, CV-ka sobie weźmiemy. Tą czerwoną przyczepę. Także jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania, to zachęcam właśnie do opisu. I do sekcji komentarzy, zadawania.
jeśli właśnie zadawania pytań, jeśli właśnie w opisie się odpowiedź na Wasze pytanie nie znajduje, aczkolwiek warto się najpierw upewnić, bo jest to wygodniejsze, jest to szybsze i po prostu nie zajmuje się komuś czasu. Także warto się najpierw upewnić, czy właśnie odpowiedź na pytanie się nie znajduje w opisie. No i ostatnio właśnie często pytaliście o serię Farminga 20. Była ona niezmiennie właśnie w poniedziałki o bodajże 16. Bodajże 16 publikowana. No aczkolwiek teraz właśnie zawieszam póki co tę serię. I jeszcze raz powiem, że być może ktoś nie widział poprzedniego odcinka. Nie mam najnowszego update'u z tymi maszynami klas. Także nie mam ich tutaj. Nie mam to instalowanego. Ostatnio właśnie o tym mówiłem w poprzednim odcinku. W sumie to sobie zaparkujemy z tamtej strony. Czyli zawrócę i tam najdalej. Koni mi się teleportują. Także kilkanaście minut poświęciłem właśnie na ujeżdżanie koni. Bardzo polecam ten sposób. Ups, przycząsocz. Bardzo polecam ten sposób zarobku, bo w farmingu 20, jak i 19, a jeszcze nie wiem jak 22, jest on bardzo opłacalny. Także wystarczy tylko właśnie kupić konie, nakarmić, ujeździć tam parę minut na każdego codziennie. Pojeździć na każdym. No i naprawdę powiem szczerze, że zarobki są fajne. Są jednymi z opłacalniejszych, jak nie najopłacalniejszymi zwierzętami właśnie w farmingu 19. A w 22 jeszcze nie wiem, jak to wygląda, więc nie będę wam wciskał kitu. To jeszcze będziemy dopiero testować. Ale zapraszam na lewiki w każdym razie. Przeważnie po południu sobie. Wieczorkami streamujemy. Nie to, tylko to. Źle mi się klikło. Tam pracownicy w ogóle śmigają. D to jest do okrągłych, kombajn do bawełny. E to jest kombajn do prostokątnej do bawełny. B to jest kultywator i to jest ideal kombajn i F to jest klas kombajn. Teraz przeważnie puszczam pracowników do większości prac, aczkolwiek też tymi pracami, którymi się oni teraz zajmują, zajmowałem się w poprzednich odcinkach, także jeśli ktoś nie widział, jest ciekawy, to również właśnie zachęcam. No a ja sobie robię teraz coś innego, czego właśnie bym pracownikom zlecić nie mógł, bo wydaje mi się, że do prasowania tutaj zatrudnić pracownika akurat w 20 się nie da, chociaż w poprzednich odcinkach się dało, podobnie jak właśnie skorzystać z ich autonomicznych funkcji, żeby gdzieś tam pojechali, coś sprzedali. Podobnie trybu multiplayera nie ma, jednak ten farmik jest dosyć uboższy, jeśli o to chodzi. Ale powiem szczerze, że już tyle razy o tym mówiłem na ten temat, że Gulliver, Bandit, Ranger, Inka i Jago się tepnęły. I już jest północ? Nie, jeszcze nie. Czy nie ma północy? Zrobimy sobie kółeczko jeszcze, tam tego mijaka zgarniemy. Czy ten kombajn przejdzie na kolejne pole? Mam nadzieję. W sumie jest to taki mały przejazd. Jeszcze nie ma północy. Czy nie ma to teraz bardzo znaczenia, ale patrzę po prostu z ciekawości. Skręcimy sobie tutaj. Patrzę po prostu z ciekawości. Ostatnio też wrzuciłem timelapsy jeszcze z Farminga 19. Jeden na mapie Nordeish, o tym już mówiłem chyba w poprzednich odcinkach, aczkolwiek ostatnio właśnie wrzuciłem również 3 w weekend, też przed weekendem. Codziennie po jednym wrzuciłem właśnie 3 timelapsy z mapy Ravensburg. Lecą teraz po weekendzie jeszcze w dniu premiery tego odcinka, w dniu publikacji. Wleci jeszcze jeden z... trawa mi się zrobiła. Co jakoś jeszcze z trawą zrobię? Chyba, że się zamieni. Nie, nie zamieni się w jednej okoski trawy. No dobra, już to do koni, do krów, ale ona się nie zużyje. No trudno. Jak tam u świń? 97, zaraz będziemy musieli. Te krowy mi się strasznie wolno rozmnażają, nie? Czy to
46, 26 godzin. 50 jest chyba maksymalna pojemność. Pastwisko dla krów. Kiedyś już miałem pełno, sprzedałem i teraz mam cały czas niepełno, bo strasznie wolno się rozmnażają. No cóż. A myślę, że nie ma co tutaj się przejmować. I tak tego mleka mam całkiem sporo. Możemy sobie też zerknąć na ceny. Ziemniaczki. Szału nie ma. Dupie nie urywa. Co tak ciężko ma? A, tylko jedyna. Taka kubka trawy trochę leży poza polem. Okej. Także właśnie dzisiaj chciałbym się zająć między innymi. Kurczę, 18 minut, jak to zadziałało szybko. Dzisiaj się chciałbym między innymi zająć. Prasowaniem tego siana, zbiorem również. No i nakarmimy krowy. Kolejna mi się zrobi kostka trawy. Chyba tak. Chyba tak jak już. Ups, jakoś szczególnie mi na tym zależy. Ale nie jestem pewien, czy jest trawa, czy nie jest trawa. Zobaczmy. O, chyba już po północy jest. I się robi jasno, powoli. Czy to jest trawa, czy siano? O, to jest pytanie. Możecie pisać w komentarzach. Ale nie oszukujcie. Zanim jeszcze sam będę wiedział. Piszcie, bo jak już będzie wiadomo, to co to za zabawa, nie? Dobra, nawracamy sobie. Fajnie ludzi, spokojnie. Nie bawimy się w religię na tym kanale. Nie jestem świadkiem Jehowy. Dobra, tak no dzisiaj, od dzisiaj myślę, że będziemy sobie pykać coraz więcej. A, Farminga 22, no, zaczniemy ogólnie, Farminga 22, pykać, aczkolwiek też do serii Farminga powróci, myślę, że więcej osób znajomych, z którymi też grałem kiedyś często i właśnie, których znam od kilku lat. Ostatnio właśnie jakoś się do Farminga zrazili, grali mniej i czekali właśnie na premierę 22, także teraz myślę, że będzie wielki powrót. Generalnie już na YouTubie są od 3 dni odcinki. Jak dziś jest właśnie poniedziałek, to już od piątku. Piątek, sobota, niedziela były odcinki z Farminga od osób, które właśnie dostały przedpremierowe odcinki i live'y. No, aczkolwiek było jeszcze embargo, jeśli chodzi o. Można było grę pokazywać, aczkolwiek było embargo, jeśli chodzi o komentowanie. O odpowiedzi, czy się opłaca, czy nie, co się sądzi na temat gry. Można było tylko pokazywać. No, dzisiaj już na premierę wszyscy mogą sobie kupić, wszyscy mogą pokazywać, komentować. Mówić co chcą, chociaż nie do końca, bo zaraz się ktoś przyczepi. Także dzisiaj już embargo właśnie nie ma. No, zresztą na dwa wezmę. Teraz nie wiem, czy by się udało. Może im się udało, ale omijaki się tutaj pojawiają. Więc wolę na dwa sobie przejechać. No i zaraz zbieramy i wysypujemy. Jak tam pracownicy? Przecież śmigają, widzę. Wszyscy widzę, śmigają. Na czwórce sobie klas jeździ. Z dwójki na trójkę przejechał sobie Fendzik. Elegancko. Zaraz, jak się rozjaśni, to sobie zwolni czas. Puścimy sobie na małe pole Kejsa jeszcze do siewu bawełny. No i zobaczymy. Ciekawe, jaka opłacalność właśnie upraw w Farmingu 22. Jak to planuje i tak dalej. Bo słyszałem, że słabo, no ale to trzeba będzie samemu przetestować i się przekonać. Dobra, tam mam jeszcze jedną słomę, kostkę. Ona akurat wciągnięta nie zostanie. Także nawet nie wiem, czy jest sens i w prawo, i w lewo. Nieźle.
Nawet nie wiem, czy jest sens właśnie ją zbierać potem. W sumie chyba. Chyba tak. Dobra, klasem sobie. O nie, fendem musimy. Właśnie jak to z tymi świniami jeszcze? Pełna świn. Także przenieśmy się jeszcze. Nie faworyt, tylko. Tylko ten fędzik, dokładnie. Wjedziemy z triggera, potem wjedziemy z powrotem. Starczy, starczy. Nie wiem, czy nie wjedziemy, a ten pomacz zostawiłem. No właśnie, o tym mówię. To cofniemy sobie w takim razie. No w starym tempomatu nie ma. Tu jest przepad do zbierania, także sobie pojedziemy jeszcze ze świniami. Silver Star, ona jest niepełna. Także przeniesiemy sobie do gospodarstwa na przyczepę do pełna. Jeszcze tam kilkanaście sztuk chyba. Pełno, pełno, cyk, cyk. Nawet 21. Bo to chyba wchodzi ponad 30, nie? Ile tu wchodzi na tą przyczepę? Przyczepa do transportu zwierząt. Zwierzęta są ogólnie tu. Czy są przyczepy też? Tak, ok. 36 świń wchodzi dokładnie. Na tą przyczepę Silver Star. Leviosa. Dobra. Idziemy sprzedać, potem przyjeżdżamy, przepinamy, zamieniamy. I lecimy jeszcze pozbierać kostki. Już 17 minut odcinka mamy. Kurczę, a to za ciało. No myślę, że z pół godzinki dzisiejszy odcinek chciałbym, żeby trwał. Kto tam skończył pracę? Podejrzewam, że klas. Sprawdźmy to. Zgadza się. Zostawił pasek mały? Nawet nie. Nawet tak. A ty ciulu. Ty ciulu zadychę. To jeszcze go tu puścimy kawałeczek. Panie, dokończ to. Komu zostawiłeś to? Koniom? Koni karmi. Dobrze, nie będą tu przychodzić się paść. Ten to sobie śmiga, dobra. Się powoli robi jasno. Dobra, lecimy. Zaraz sobie troszkę jesika puścimy na to małe pole. Myślę, że dzisiaj nie zdąży. Na tym odcinku. Który ma tu pewny zbiornik. Myślę, że fędzik. Fędzik cały czas pracuje. I ma mniejszy zbiornik niż klas. A w tym odcinku myślę, że nie zdąży ani klas zasiać, ani tutaj bawełny zabrać. Chłopaki nie zdążą, ani kultywator też nie zrobi całej roboty, nie dogoni tych kombajnów raczej. Będziemy mogli jeszcze okrągłą belkę myślę, że zebrać. I tak sobie będą zestawy oczekiwały, aż na sprzedaż, aż powrócę do tej serii. Zaraz też będzie można czas zwolnić. Myślę, że na 5. Albo już nawet teraz. Albo 10 ich będzie. Na 10 niech coś tam się dzieje. Aczkolwiek mamy dużo pól rośniętych, dwa duże z bawełną, także też spoko. Kamień omijamy. Hej, sokoły. Dobra. Kręcamy sobie troszkę po polu, bo nie moje. Wszystkich tu pól jeszcze nie kupiłem, także nie spełniłem. Teraz zakończył pracę chyba fędzik. Ale w sumie. Dalej. W sumie niech chyba zostanie, bo. A nie, case. Klas skończył. Zwierzęta Larego Silverstar. 30 parę sztuk. 36 i tyle też tysięcy wpadnie, dobra. Skończył sobie pracownik, ok. Tego jako tu jeszcze zgarniemy. Tam Fenik sobie jeszcze pracuje. Klasa puszczę na kolejne pole, 20 minut. W sumie to dalej go puszczę, żeby tam na dwa skończyły. To pole numer 5, ostatnie. Kosić. Na dwa kombajny, bo na jeden może się nie wyrobić, także Fentek skończy, to myślę, że tu klasowi pomoże. No ale i tak zaraz będę musiał klasa opróżnić, podjechać.
No i ja skurczę tej roboty. Ja skurczę tej roboty. Fed też ma 80% z tego, co widzę. Jest tej roboty i powiem szczerze, że troszkę słabo, że nie ma tych inteligentniejszych pracowników. Były w poprzednich wersjach, tak samo multiplayera nie ma. Coś tam się pozmieniało w Formula 22, podchodziło nowego. Na jakichś właśnie inteligentniejszych pracowników, którzy tam mogą gdzieś tam dojeżdżać, coś tam sprzedawać. Także fajna sprawa, fajna nowość. Czy no nowość? W Formula 16, 18 były takie rzeczy. Już. Także to nie jest taka wcale żadna nowość. Aczkolwiek bez modów w framingu właśnie na komputery był, jest to coś nowego, prawda? A tu rzeczywiście z przyczepą jest. Trochę będzie słaby, aczkolwiek no niech będzie już, że nim pojedziemy. Okej. No i elegancko powiem szczerze, bardzo, bardzo fajnie mi się gra w tą grę, aczkolwiek wychodzi coś nowego, to też myślę, że warto się przestawić i poświęcić też tamtemu czas, jednak jakby nie było po 3 latach, wychodzi nowa gra, nowy farming, którego niektórzy się już właśnie spodziewali rok temu, aczkolwiek nie było żadnych zapowiedzi, także no, zobaczymy, co im się udało stworzyć. Dobra, tym sobie wracamy już. Wracamy, nie chcę tego. Wracamy, przepinamy. Jedziemy zebrać kostki. Nakarmimy krowy. No i chyba tyle. 2, 1, 3, 7. Nie wiem, czy mi się uda coś jeszcze dzisiaj nagrać. Więcej w tym odcinku zrobić. Klas. Case'a też musimy tam silnikiem puścić. Chociaż w sumie to nie jest pilne. W sumie to nie jest pilne. No ale zrobię to, zrobię. Żeby już to było rozpoczęte. Jakby nie było bawełna, to i się dosyć opłaca. Fajnie mi się ją uprawia. Także zobaczymy. Kiedy powrócimy do tej serii. Coś tu rośnie, coś tu rośnie. Ale nie moje. Czyli na przestrzał nie ma czasu. Farming 22 stygnie. A zimny nie będzie smakował. Kotlet odgrzany, nie? Niektórzy tak uważają, zanim jeszcze gra wyszła, nie? To jest masakra. Niektórzy już takie zdanie wyrobili sobie. Aczkolwiek ja tak nie uważam. Aczkolwiek jeszcze nie znam wszystkich nowości. Z takich nowości, których nie wiedziałem zanim gra wyszła, to na przykład czat głosowy w grze. Ciekawa sprawa. Ups. Matko, jaki wymusił. Matko jedyna. Jak jeździsz? Oj, teraz się przytulę do barierki. Welcome home. Welcome, welcome. Ciekawe, czy się zmienią reklamy tutaj. Raczej nie. W Farmingu 20. Bo wcześniej odnosiły się do tam Visit Ravenport w Farmingu 19. To też jest Welcome Home. Jest takich parę reklam na tej mapie. Ok, idealnie. Mam nadzieję, że nie zablokowałem drogi. Będę mógł jeździć. Pojedziemy sobie górą, powiem szczerze, że dawno nie jechałem. Dobra, Nara Fend. To jest byczuszka też duża, a to do Fenda w sumie. Kosteczki też tutaj są poskładowane. Fajnie, fajnie, że nie trzeba jechać gdzieś tam. Jest kosteczka, jest belka okrągła. A i tu jest jeszcze czwarte kostki. Fajnie, Fend się zapewni. Dobra, podejdziemy sobie do Fenda. Dobra, przerwę na łyczek wody. Okej, okay, powracam. Także dajcie znać, jak wam się podoba tutaj seria. Z Farminga 20. Co jeszcze ewentualnie po przerwie, jak powrócę do tej gry, byście chcieli zobaczyć. Możecie też wyrazić swoje zdanie na temat Farminga 22. Dobra, tym też pojedziemy. Na to, moje po, na tym, na to małe pole koło koni. dobra. No bo mam pół, aczkolwiek i tak nasiona się pierwsze skończą, więc nie będę tankował, bo i tak trzeba będzie tu przyjechać. Ja naprawdę fajnie, fajnie, tu ponad 100 godzin.
110 już ponad chyba też spędziłem. Także całkiem fajnie. No, ciekawi mnie te nowości. Nie śledziłem aż tak bardzo. A co tam nowego ma wyjść? Nie oglądałem wszystkich odcinków, wszystkich jakieś tam, jakie tam maszyny wychodzą. Widziałem, co tam publikowali. Nie da się nie widzieć, aczkolwiek nie, żebym jakoś tu śledził, oglądał i wszystkie filmy właśnie oglądał, śledził. I oglądał, aczkolwiek powiem szczerze, że tyle tych filmów jest narobione, że nawet czytając tytuły, a nie wchodząc w ten film, można było się dowiedzieć, co będzie, czy co to przedstawia. Czy tam marki jakieś silosy Unia, czy Pługi Śnieżne Samarz, czy jakieś zetory, McCormicki, czy jakiś na i chyba też taki jakiś ciągnik. Dobra. Kurde, 26 minut, ale to zleciało. Szybko, dzisiaj już aż tak nie mam ciśnienia. Nie mam pośpiechu, żeby szybko nagrywać, kończyć. Jeszcze live'a nie zapowiedziałem, bo jeszcze sobie idę coś przed live'em zjeść. Aczkolwiek i tak nie chcę przedłużać aż tak bardzo. Dobra. Ten też jest pełny. Tym zaraz wrócimy. I ty musimy odjechać do klasa. Zaś nie weźmie kurczę na raz. No weź tu panie ten omijak też zrób, nie? Nie wiem, czy go nie warto było przestawić, ale mam nadzieję, że nie. Znaczy przypadkiem ja nie mam włączonego w ustawieniach, żeby pracownicy sobie kupowali. No właśnie. Wyłączyło. Tak, ta kasa widzę, że jak leci szybko. Co prawda mam tam 5 czy 6 pracowników, nie? 6 nawet teraz. I godzin 111 i 15 minut. Tak statystyki wyglądają, też mogę wam pokazać. Także całkiem fajnie. Dobra, rzepaku już teraz sieje. To jest już zbiór rzepaku chyba teraz trzeci, nie? Czy czwarty? Chyba trzeci. Z każdego jest taka niecała przyczepa, prawie 50 tysięcy litrów. Także jeszcze raz chyba mógłbym, by się zmieściło do silosu. Ale na razie i tak nie planuję siewów. Właśnie jak wrócę z... Jak odwiesza tą serię, o. Jak wrócę po przerwie do tej gry ponownie, to się zobaczy. Dobra, zbierzemy sobie jeszcze tą beleczkę. No ja tu już kurczę, to pole widzę kończą. Nieźle. Zaczniemy sobie rozkładać. Bo to chwilę też trwa. Ups, ok, chwyciło. Jak tam są bawełny? W sumie się nie interesowałem. Było jeszcze parę planów tutaj, co do tego update'u, co do kupienia ciągników nowych. No ale myślę, że nigdzie nam się nie powinno spieszyć, nie? Dobra, wracamy tym fendem. Ok, zatrudniony, tam zaraz będzie trzeba fendem przejechać na kolejne pole. Zbieramy te kosteczki, już 28,5 minuty. A to jest teraz myślę, że coś, co chcę właśnie zrobić jeszcze w tym odcinku, także myślę, że nawet nie zdążę i się przedłuży odcinek do tych ponad pół godziny. No ale jako, że ostatni, to myślę, że możemy sobie pozwolić. Ostatni przed zawieszeniem, prawda? Ostatni przed przerwą, tak się już powtarzam, ale chcę, żeby na pewno do wszystkich dotarło. A będę sobie tędy, może to się jakoś uda na skróty. Hops. Matko, co jest za droga. Matko jedyna. Co to jest za droga? Troszkę na skróty sobie przejdziemy, nie będę tam dookoła jechał, bez przesady. Po tych serpentynkach, aż tyle czasu nie mam. Chociaż tu jest, kurczę, płot z tego co widzę. No dawaj, fędziu, dawaj. Ja pitole. Nie daje rady fęd. Nieźle. Nie, no wciągnął. Ponad 500 koni elegancko. Elegancko, ale w sumie mogę tam niżej jeszcze jechać. No tutaj sobie tak na prosto w sumie. No i tu już na prosto, czy po prawej mamy pole numer 1.
z którego będziemy te kostki zbierać. W sumie tą sumę zostawimy na razie. Ops, tak się rozpędził, 65. Ups. Dobra. Okej. Lecimy, zbieramy, wysypujemy do krówek, żeby to jak Fendzik skończył pracę. Na razie się nim nie zajmuję. Chociaż jakbym go przestawił, to myślę, że oba kombajny bawełny to jedno pole by skończyły i rzepaku również. Drugie dwa. By ogarnęły. Jeszcze wejdzie za 4. Teraz mam 10, chyba 6 wejdzie, nie? Bo 16 wchodzi. Teraz mam 10, także chyba jeszcze 6. Będzie dało się oczy. Czy jak? Tą trawę też na razie omijam. Chyba zostanie jedna. Jeszcze 6, tutaj dwie załadowałem, to jeszcze 4, także jedna zostanie. Trawie, ściana i słomy. Śmiesznie. Troszkę też kasy ubyło. Odkąd zacząłem właśnie na Lewika, odkąd też przed Lewikiem sobie ujeżdżałem te konie. Ostatnio, nie? Została jedna siana, jedna trawy i jedna słomy. Nieźle. Dobra. Przestawimy tam jeszcze tego fenda na kolejne pole. To wyładowujemy i będziemy kończyć ten odcinek, także dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, dzięki za oglądanie całej serii, za komentarze, za łapki w górę. Po tym również, jeśli Wam się odcinek podobał, zachęcam do stawienia łapeczki w górę. Ze środka sobie zobaczymy, jak to wygląda. W sumie szału nie ma, lepiej z zewnątrz. Łupanie, matko jedyna. Coś tu jest zbugowane, dodają te update'y, kurcze. Ok, jedną na czołówkę sobie. Kombajny także też już sobie tego tu zwolnię, żeby bez problemu się minęli. No, mają oba 6 metrów. Tym fendem tu pojedziemy na tamto pole jeszcze. No, ale generalnie będziemy kończyć, także dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Dzięki za oglądanie całej serii. 96 albo 7 to jest odcinek bodajże. Chyba 7. Dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podobało. Co byście chcieli jeszcze zobaczyć, jak Wam się podoba Farming 22. Również możecie napisać w komentarzu pod tym odcinkiem, albo na lajwikach również, na które zapraszam. Zachęcam się do wejścia, do podzielenia się swoją opinią. Także będziemy kończyć. Dzięki, do następnego. Trzymajcie się i pa pa!